Pół tysiąca lat temu ludzkość dokonywała wielkich odkryć geograficznych. Teraz przyszła pora na wielkie odkrycia kosmiczne. Technika jest opanowana. Po Księżycu, po Marsie jeżdżą łaziki. Przekazują fotografie, dane o glebie. Pora w naturalny sposób, żeby kolejnym krokiem była osada, osady, kolonie na tych globach. Oczywiście materiały można tam dostarczyć. Sprzęt tak. Pomieszczenia można wydrukować przy pomocy techniki druku 3D. Ale żywności, pomidorów, rzodkiewek wydrukować się nie da. Nie da się także dowieść żywności, dlatego że to są ogromne gabaryty, ogromne objętości i ogromna waga. Dlatego trzeba te rzeczy tam na miejscu produkować. Doświadczenie, eksperyment przeprowadzony przez badaczy z Uniwersytetu w Wenningen w Holandii potwierdza, że tego rodzaju rzeczy są możliwe. Naukowcy skomponowali sztuczną glebę taką, jaka powinna być na Marsie. Danych dostarczyła NASA, dostarczyła także próbek skał i gleb wulkanicznych z regionu Hawajów, podobnych do marsjańskich. Eksperyment trwał 50 dni. 14 gatunków było hodowanych. Co się okazało? Że nasiona wschodzą, rosną, a nawet kwitną. To dowodzi, że tędy właśnie wiedzie droga do osadnictwa, do budowania kolonii na innych planetach.